Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, gość Radia 5, dzisiejszą rozmowę poprowadzi pan redaktor Andrzej Jarosz. Dzień dobry, witam uprzejmie, witam słuchaczy Radia 5 i naszych dzisiejszych gości. Wybory uzupełniające do Senatu, w wyborach uzupełniających startują i dzisiejsi goście w kolejności alfabetycznej pozwolą panowie Mieczysław Bagiński, Polskie Stronictwo, Ludowe, Szczepan Barszczewski, Partia Korwin i Andrzej Chmielewski, Samoobrona. Witam panów w studiu. Witam pana, witam państwa. Witam serdecznie. Pan Mieczysław Bagiński, i zacytuję pana, pozwoli pan. Na jednym ze spotkań z wyborcami powiedział pan, że czuje się obywatelem drugiej kategorii. Co pan miał na myśli? Mieszkam w regionie. Dokładnie tak było. Mieszkam w regionie, gdzie chyba są ludzie tylko drugiej kategorii. A teraz powiem, co ja miałem na myśli i podtrzymuję to, co miałem na myśli. Jeżeli partia zwycięska w tym regionie wygrywa wszystko, wskazuje do senatora, na senatora człowieka, którego z całą świadomością wie, że za miesiąc zabierze, to oszukano nas, oszukano 150 tysięcy wyborców. Drugie, jeżeli partia w swoim mateczniku nie znajduje człowieka stąd, żeby kandydował na senatora, a proponuje się no, implant, protezę, czy, czy, czy gwiazdę z zaświatów, to jesteśmy oszukani. No, potraktowano nas wszystkich jako obywateli gorszej kategorii. Co wam się przywiezie, to i tak wybierzecie. Podkreślam trzecie zdanie, już kończę. Trzecie. Gdyby pis wskazał człowieka stąd, a znam wielu wspaniałych, nie kandydowałbym pewnie dołożyłbym się głosem do człowieka z regionu, stąd nawet z ich partii. Pan Barszczewski, również cy cytat, niczego nie obiecuje, tylko oferuje rozwój gospodarczy i możliwość bogacenia się Polaków. Przyzna pan, że to trochę takie enigmatyczne i ogólne. Każdy by chciał oferować bogacenie się Polaków. Tak, ale by, panie redaktorze, recepta na rozwój Polski, na rozwój Suwalszczyzny, jest bardzo, bardzo prosta. Ja się posłużę specjalną strefą ekonomiczną w suwałkach. Gdy zafunkcjonowała ta strefa ekonomiczna, to można powiedzieć, że no, bezrobocie w suwałkach jest no tylko statystyczne, bo praca w suwałkach jest. Tak? A co to jest strefa ekonomiczna? Strefa ekonomiczna to jest wydzielony teren, na którym obowiązują preferencyjne warunki opodatkowania w zakresie podatku dochodowego. Czyli przedsiębiorcy szukają miejsca, w którym panują najlepsze warunki do prowadzenia przez nich biznesów. Tam, gdzie są przedsiębiorcy, tam jest praca, tam można się rozwijać. I teraz moim celem w Senacie będzie. Nakłonienie, namawianie, docieranie do świadomości jak, najwięcej, jak największej grupy senatorów, żeby oferować zmiany w systemie podatkowym, w prawie podatkowym, tak by te obciążenia podatkowe jak najbardziej minimalizować, jak najbardziej zmniejszać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przykład specjalnej suwalskiej strefy ekonomicznej pokazuje, że jest to kierunek sprzyjający rozwoju, rozwojowi. Pan Andrzej Chmielewski, uzdrowienie sytuacji w rolnictwie. No, to jest też y, ogólne bardzo i y, każdy kandydat to samo może powiedzieć. Ja tutaj Króciutko, wrócę, wrócę panie, również do programu samobrony z początku lat 2000, kiedy oponowaliśmy przeciwko swobodnemu obrotowi ziemią, szczególnie przed, ostrzegaliśmy przed wykupem polskiej ziemi przez zagranicznych inwestorów, zagraniczne podmioty. W tej chwili realizuje to Prawo i Sprawiedliwość, więc to jest spełnienie jednego z naszych postulatów. Drugim postulatem, który moim zdaniem powinna rozważyć partia rządząca jest prowadzenie kontrakt, możliwości kontraktacji, tak żeby rolnicy mieli możliwość zaplanowania swojej produkcji, mieli pewność zbytu swoich produktów przy określonym poziomie cen dałoby to bezpieczeństwo, której, której rolnikom bezpieczeństwa tego rolnikom brakuje w obecnej sytuacji gospodarczej.